Panie profesorze, dlaczego takie inicjatywy jak Digital University są dzisiaj potrzebne? No, dlatego są potrzebne, że te technologie w największym stopniu wpływają na to, co robi biznes, czyli na modele biznesowe, na strategie. Więc rozmawianie o technologiach, w szczególności na technologiach cyfrowych, no ma głęboki sens w sytuacji, kiedy paradoks polega na tym, że wszyscy się posługujemy technologiami cyfrowymi, a mam ciągle wrażenie, że nie do końca zdajemy sobie sprawę po pierwsze z konsekwencji, a po drugie z możliwości, jakie w nich tkwią. Więc... Okej, ale w takim razie dlaczego taka formuła wydaje się panu lepsza niż na przykład, nie wiem, studia, które pewnie mają swoje ograniczenia? Czy to oznacza, że studia są już niepotrzebne, czy ten uniwersytet jest skierowany dla kogoś innego? No więc... W jakimś sensie formuła, nie chcę zabrzmieć jakoś szczególnie radykalnie, ale formuła studiów jest passé w takim znaczeniu, że przychodzimy do szkoły i przez 5 lat się czegoś linearnie uczymy. Co nie znaczy... przez całe życie? No tak, ale to banał, no to oczywiście, ale to... Co nie oznacza, że szkoły nie są potrzebne, oznacza tylko, że są potrzebne takie inicjatywy jak nasza, ponieważ, tak jak ja ją rozumiem, to ta inicjatywa, główną jej cechą jest to, oczywiście, że rozmawiamy o technologiach i jej wpływie na biznes, ale po drugie chcieliśmy zgromadzić ludzi z różnych obszarów, nie tylko studentów, nie tylko naukowców, nie tylko ludzi z biznesu, również tych, którzy się zajmują startupami i tak dalej. Znaczy stworzyć to, o czym ja w tym wykładzie mówiłem, że idee są klastrami, znaczy idee się poruszają w klastrach, więc idea cyfrowego uniwersytetu, jak ja ją rozumiem w każdym razie, to jest taka, żeby stworzyć taki klaster, do którego różni ludzie z różnymi sposobami oglądania biznesu i technologii przychodzą, z różnymi potrzebami, wymieniają się informacjami, współpracują i łączą kropki różnego typu. Panie profesorze, to ostatnia rzecz. Co pana osobiście, Piotra Kuszyńskiego, najbardziej fascynuje w nowych technologiach? Najbardziej fascynuje mnie to, o czym od dłuższego już czasu mówię. Nowe technologie, w szczególności cyfrowe, one się zaczynają od tego, od tej największej rewolucji, którą one wprowadziły. Wszystko inne jest pochodną. Mianowicie to jest ta architektura typu peer-to-peer, czyli każdy z każdym. To jest taka jakby przeciwwaga dla tej dotychczas istniejącej czy dominującej architektury, mianowicie hierarchicznej, gdzie jest dominująca mniejszość, są szczeble, są zakresy odpowiedzialności i tak dalej. Ja nie chcę powiedzieć, że ona przestanie być ważna, ale wprowadzenie drugiego rodzaju struktury, w którym każdy może się skomunikować z każdym w czasie realnym, z czego wynika druga tego cecha, mianowicie symetria informacyjna, czyli to jest taki system, w którym bez względu na to, w którym miejscu siedzimy tego systemu, możemy wiedzieć to samo, co inne osoby siedzące w innym miejscu. I to wszystko dzieje się w czasie realnym, czyli peer-to-peer, symetria informacyjna odbywająca się w czasie realnym, to jest podstawa wszystkiego, co się... Wszystko inne jest pochodną, wszystkie te inne technologie. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.